Naszym gościem profesor Wojciech Polak, historyk, wykładowca akademicki, także współtworzący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Autor książek, wielu licznych książek. Ja dopiero co wczoraj dostałem książkę, album współautorstwa i pana profesora i wybitnego fotografa Adama Bujaka, ale tej książki nie sposób mi było przeczytać, bo dopiero co wyszła i dopiero co dostałem do rąk, a jeszcze trzeba opowiedzieć o książce, którą pan profesor współtworzy, która już jest od kilku tygodni na półkach księgarni Tyrania Postępu, wydawnictwo Biały Kruk. I tutaj muszę powiedzieć, pan profesor objawił mi się w temacie, który nigdy nie kojarzył mi się z panem profesorem, czyli w temacie klimatu i polityki klimatycznej. Skąd wybór takiego tematu na taki pogłębiony artykuł? No nie będę ukrywał, że temat zaproponowała mi redakcja. Natomiast rzeczywiście redakcja kierowała się tutaj pewną przesłanką. Mianowicie ja już pisałem wcześniej na ten temat do miesięcznika PiS, więc uznano mnie tutaj za osobę kompetentną. No dzisiaj żyjemy w takich czasach, że historyk musi też zajmować się różnymi zagadnieniami politologicznymi. No, trzeba do wielu rzeczy podchodzić interdyscyplinarnie. I wydaje się z tego artykułu, że to, co mamy obecnie w kontekście przyrody, to jest zjawisko no, w swoim natężeniu, w swojej skali nowe, że ekologizm to jest coś, co w zasadzie trudno znaleźć paralele z wydarzeniami historycznymi, w historii idei, w historii ruchów politycznych także. Tak. Powiem w ten sposób, że no, ruch ochrony przyrody oczywiście jest ruchem istniejącym już długo i w swojej umiarkowanej formie rozsądnej. Jest czymś dobrym, pożądanym. Każde państwo powinno ułożyć odpowiednie sumy na ochronę ekosystemów, na ochronę różnych zakątków cennych biologicznie, także na ochronę naszego środowiska, czyli wody, powietrza, krajobrazu, ziemi i tak dalej. To są rzeczy naturalne i tutaj nie ma czego tłumaczyć. Natomiast podejście do tego, że to jest rodzaj religii, że Gea, ziemia, stanowi jakąś istotę żywą i my jesteśmy właściwie szkodnikami, które naruszają jej równowagę, to jest podejście, powiem tak, sprzeczne zarówno z chrześcijaństwem, jak i z humanizmem. Człowiek zgodnie z Pismem Świętym powinien czynić sobie ziemię poddaną. Oczywiście każdy od razu doda, że powinien to robić w sposób mądry, rozważny, z poszanowaniem praw natury i wszelkich żywych istot funkcjonujących na kuli ziemskiej, które stanowią część ekosystemu. No to są rzeczy naturalne, ale pomimo to no, należy działać także z myślą o człowieku i w interesie człowieka. W tym swoim artykule z jednej strony opisuję te skrajności właśnie uważające ludzi uważających ekologię za rodzaj religii, posuwających się w związku z tym no, czasami nawet do drastycznych czynów. Z drugiej strony rozważam jednak także pewne rodzaje ideologii, które się pojawiają związane z ekologią. I te ideologie przypominają właściwie niektóre inne ideologie, które już w dziejach ludzkości były, które w dużym stopniu przeżyły swoje bankructwa, jak na przykład marksizm.
Dzisiaj to, co wyprawia Unia Europejska z tymi różnymi planami Fit for 55 i tym podobnymi, to jest ideologia, to nie jest w ogóle oparte na jakichś badaniach naukowych, to jest po prostu rodzaj pewnego przesłania, że rzekomo kula ziemska z powodu działalności człowieka może być zagrożona, że może dojść do sytuacji, że wyginie życie, co zresztą nie jest niczym uzasadnione, to twierdzenie, i że w związku z tym powinniśmy narzucić sobie samoograniczenia. I tutaj właściwie zaczynają się schody, bo ja zastanawiam się w tym artykule publikowanym, czy to nie jest przypadkiem tak, że dzisiaj ci wielcy ludzie, szefowie korporacji, przedsiębiorstw, politycy, na przykład politycy Unii Europejskiej, doszli do wniosku, że stan powszechnej zamożności istniejący w Europie Zachodniej, gdzie dominuje klasa średnia, ludzie, którzy sobie żyją wygodnie, mają mieszkania, samochody, jeżdżą na wczasy, latają samolotami, że taki stan jest na dłuższą metę nie do utrzymania. Że po prostu nie da się tej klasy średniej przez dłuższy czas utrzymać. W związku z tym należy dążyć do ograniczeń. Trzeba narzucić ludziom samochody elektryczne zamiast benzynowych, a że tymi elektrycznymi się nigdzie dalej nie pojedzie, czyli w ogóle niech jeżdżą pociągami, niech przestaną latać samolotami. Podatek węglowy spowoduje, że będą mieszkali w mieszkaniach 30-metrowych, woda wyższa ich nie będzie stać, a najlepiej to niech zamkną się w ogóle w dzielnicach 15-minutowych i z nich nie wychodzą, tak jak w średniowieczu, przywiązani chłopi do ziemi. Taki stan miałby w tych koncepcjach objąć 99% społeczeństwa, 1% ci najbogatsi, ci właśnie szefowie korporacji, ci politycy. Oni mogliby wszystko dla dobra społeczeństwa, jeździliby samochodami spalinowymi, latali samolotami, mieszkali w dużych mieszkaniach i tak dalej. Takie tendencje zaczyna się już zauważać obecnie. No wyobraźcie sobie państwo, że pod koniec lat 70. dyrektor przedsiębiorstwa na przykład w Stanach Zjednoczonych zarabiał 20-30 razy tyle, co przeciętny pracownik w jego przedsiębiorstwie. Dzisiaj te proporcje wynoszą 1 do 300, 1 do 500. Po prostu skala bogactwa kadr zarządzających stała się po prostu kosmiczna, fantastyczna, nie do wyobrażenia, i to zazwyczaj bez względu na kondycję finansową przedsiębiorstwa. I tak sobie wypłacają, i tak sobie wypłacają. Więc chodzi o to, żeby ci, co są bogaci, pozostali bogaci, a reszta niech sobie mieszka w dzielnicach 15-minutowych, bo inaczej się nie da. Więc tu pod pretekstem tych ideologii typu Fit for 55 samochodów elektrycznych, ocieplanych mieszkań i tak dalej, funduje się nam taki właściwie system takiego swoistego, można powiedzieć, neomarksizmu realnego, który już żeśmy przerabiali także w Polsce w poprzednich latach. I żeby ludzie się nie buntowali, żeby ludzie to przyjmowali, połykali, wszystko spokojnie, szerzy się tą ideologię ekologiczną, że to dla dobra ludzkości, dla dobra planety, że musimy się wyrzec tych różnych luksusów, przyjemności latania samolotami, jeżdżenia samochodami, że to robimy dla dobra planety i ludzkości. I trzeba być biedniejszym, chociaż wydaje się, że cały czas zwolennicy bardzo ścisłej i restrykcyjnej polityki klimatycznej w Unii Europejskiej przekonują, że
że jednak nie będzie tak źle, że życie się zmieni, no ale summa summarum poziom życia nie będzie niższy, a planeta będzie czystsza, powietrze będzie lepsze, wody będą bardziej przeźroczyste i więcej będzie lasów. Da się to zrobić? Czy to się musi odbyć na poprzez radykalne obniżenie poziomu życia przeciętnego Europejczyka? Sądzę, że efekty będą niewielkie. Pomyślmy, że w końcu ta emisja zanieczyszczeń przez czy dwutlenku węgla przez Europę to jest mniej więcej, a chyba nawet mniej niż emitują do atmosfery Chińczycy. Więc robimy z siebie idiotów, narzucamy jakieś ograniczenia, zatruwamy ludziom życie, rujnujemy ich dobrobyt, a Chińczycy sobie na to gwiżdżą sobie te tygrysy współczesnej gospodarki, jak Brazylia, Indie, Turcja, Malezja i tak dalej. Te kraje się szybko i sprawnie rozwijają. Stany Zjednoczone też niewielką uwagę zwracają na te ograniczenia. Tylko Europa szaleje. Nie wiem, czy to wpłynie na jakiekolwiek polepszenie stanu środowiska naturalnego. Myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia. Natomiast wprowadzi bardzo wielu ludzi do stanu ubóstwa, pogorszy warunki życia, pogorszy, no, można powiedzieć, kondycję społeczną, kulturalną, intelektualną ogromnych ilości ludzi. No, pytanie, w imię czego? W imię tego, żeby paru urzędników z Brukseli miało przekonanie, że ich pozycja finansowa jest niezagrożona, że im będzie nadal dobrze i nadal będą mogli latać sobie samolotami na Malediwy i odpoczywać latem. W Polsce pakiety klimatyczne Unii Europejskiej są dość żywo dyskutowane. Wiele osób nagle się budzi z takiego wrażenia, że polityka klimatyczna, że w ogóle polityka Komisji Europejskiej to nic, tylko dobrobyt. Nagle się okazuje, że Unia Europejska to też spore koszty, zwłaszcza Unia Europejska w tym dogmacie klimatyzmu. Na Zachodzie jest troszkę inaczej, ale nawet tam dyskusja się rozpoczyna. Do tej pory wszystko przyjmowano bezkrytycznie, może i dlatego, że były to zmiany, które kosztowały Europę Środkową, a nie Europę Zachodnią. Teraz te zmiany także dotkną ludność krajów takich jak Francja, Włochy, Hiszpania czy Niderlandy. Na ile jest tak, że ten projekt może się politycznie wywrócić, bo on politycznie no, nie będzie popularny i pytanie, czy jest tak źle, że muszą być tego typu agendy wprowadzane, bo po prostu zabraknie dobrobytu dla wszystkich, czyli słowem, dlaczego ten ryzykowny projekt jest tak silnie forsowany przez Unię Europejską? Nie mogło być tak, jak było do tej pory? Ja podejrzewam, że to jest kwestia też pewnych wyliczeń, pewnych danych, pewnych teorii głoszonych przez ekspertów. Po prostu ta klasa rządząca Unią Europejską uznała ich wyliczenia za słuszne, za właściwe. Czy są one słuszne i właściwe, mocno bym powątpiewał, ale widać, że te wszystkie Timmermansy i im podobni po prostu wolą nie ryzykować, wolą przyjąć czarny scenariusz, żeby się po prostu utrzymać na powierzchni kosztem wszystkich innych. Oczywiście tutaj trzeba mieć nadzieję, że ludzie, gdy zobaczą, czym to pachnie, co to jest, to dzięki wyborom, mechanizmom demokratycznym podejmą z tym walkę. Z tym, że popatrzmy na dłuższą metę, proszę Państwa, ta walka może być bardzo trudna wobec rozmaitych
machinacji, którym podlegają systemy demokratyczne. No dzisiaj w Stanach Zjednoczonych tak do końca nie wiemy, czy Trump przegrał te wybory uczciwie, czy przypadkiem nie była to zmasowana akcja i manipulacja, żeby pozbawić go władzy. W samej Unii Europejskiej właściwie mechanizmów demokratycznych głosowania większością się już w tych gremiach, które powinny to robić, nie stosuje. Wymusza się rozmaite rozwiązania, które są wygodne Niemcom, czasem Francji, innym krajom i twierdzi się, że tutaj już nie musimy żadnych nawet głosowań przeprowadzać. Inna rzecz, że tam, gdzie obowiązuje zasada jednomyślności, to też zazwyczaj robi się różne machinacje, żeby ją pominąć. Więc demokracja zaczyna być wypełniona rozmaitymi kombinacjami, machinacjami, oszustwami, nazwijmy to wprost. I nie wiadomo, czy przy pomocy metod demokratycznych da się tego rodzaju tendencje powstrzymać. No to jest dosyć czarny scenariusz. Ja się obawiam, że to w tym okresie przejściowym może doprowadzić do wybuchów społecznych, no bunt żółtych kamizelek, prawda, we Francji, gdzie ludzie nie chcieli zaakceptować tam wzrostu cen benzyny i innych rzeczy, to może być takim ostrzeżeniem. Ale z drugiej strony mamy sytuację ostatnich wyborów w Hiszpanii, gdzie na pewną zmianę, może nie jakąś bardzo radykalną, ale jednak odczuwalną się zanosiło. Wyniki wyborcze pokazały, że jednak socjaliści dalej trzymają się mocno. Hiszpanów czekają najprawdopodobniej kolejne wybory, ale tutaj już szanse na zmianę będą mniejsze. Co jeżeli społeczeństwa zachodnie uznają, że po latach, a może więcej, po wiekach życia ponad średnią globalną, no doszło do wniosku, że one teraz chcą sobie pożyć trochę poniżej tej średniej i Unia Europejska będzie swój kurs utrzymywać, kurs polityki klimatycznej. Ja bym powiedział tak, że ludzi tego rodzaju sposób rozumowania raczej nie interesuje. Nikt nie powie, wyrzekam się tutaj wygodnego życia, przyjemności, dużego mieszkania. Ale sam pan profesor pisze o anarcho-prymitywizmie. Może nagle się okazać, że taki nurt, czy podobne nurty myślenia zdominują dyskusje, zdominują umysły społeczeństw Europy Zachodniej. Tak, z tym, że to jest proces długotrwały, a na razie jesteśmy na etapie przejściowym. Ci, co głosują tak w Hiszpanii, na przykład za lewicą i za tymi rozwiązaniami, z jednej strony czują się świetnie, mają jakieś poczucie szlachetnej misji, z drugiej strony na razie. Nie ponoszą praktycznych konsekwencji tego, co się dzieje, chociaż niektórzy donoszą, no, ponoszą te na przykład zajmowanie mieszkań i tak dalej. Ci głosują oczywiście na prawicę, ale część uważa, że głosujemy tutaj za idealistycznymi hasłami i nic nam się nie stanie, ale ten okres przejściowy minie, gdy zaczną dostawać po głowie z powodu tych rozwiązań, gdy nagle się okaże, że nie stać go na płacenie za mieszkanie, że nie może jeździć samochodem, że o czasach może zapomnieć i tak dalej, to wtedy ten punkt widzenia się zmieni. Pytanie tylko to jest takie, czy wtedy jeszcze ta demokracja będzie normalnie działała, czy ona nie zmieni się w jakieś manipulacje, takie jak przy wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które uniemożliwią tej zbuntowanej większości, która na pewno się ukształtuje, wyrażenie swojego zdania. Obawiam się, że tak może być. I co wówczas powinna zrobić Polska, powinno zrobić polskie społeczeństwo? Wówczas może dochodzić do wybuchów społecznych i to na dużą skalę. Zawsze, gdy blokuje się pewne
pewne mechanizmy rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów, gdy się dokonuje rozmaitych manipulacji. Zawsze pozostają jeszcze rozwiązania siłowe. To jest czarny scenariusz, ale niestety ci panowie z Brukseli powinni zrozumieć, że nie gra się z historią. A jeżeli będzie tak, że trzeba będzie podjąć decyzję albo Polska w Unii Europejskiej pod dyktando polityki klimatycznej, albo Polska wolna od tej polityki, ale poza Unią Europejską? No więc jesteśmy krajem suwerennym. Powinniśmy mówić to sobie wprost i każdy obywatel powinien to rozumieć, moim zdaniem, że w Unii Europejskiej pozostajemy tylko wtedy, kiedy nam się to opłaca i kiedy jest to zgodne z naszymi zasadami, ze zdrowym rozsądkiem. Jeżeli ta Unia Europejska okaże się dla nas nieznośna, ograniczająca naszą suwerenność, narzucająca nam absurdalne rozwiązania, normy, to już dzisiaj powinniśmy śmiało powiedzieć, że wtedy my z tej Unii odchodzimy. My wtedy możemy temu towarzystwu zaproponować jakieś inne rozwiązania, bo niektórym na jakimś ułożeniu relacji z Polską, która nawet wyjdzie z Unii, może zależeć, na przykład Niemcom, prawda, które mają nas za swoją wschodnią granicą i z wielu względów dobrze by było jednak utrzymywać jakieś relacje z Polską. Po prostu powinniśmy wyzbyć się strachu przed tego rodzaju alternatywą. Powinniśmy tą alternatywę stawiać wprost, bo dla nas nasze polskie interesy, interesy naszego społeczeństwa są rzeczą bardzo ważną, a może nawet najważniejszą. Powiedział profesor Wojciech Polak, historyk, wykładowca akademicki. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Na rozmowę dookoła mnie także o treści książki Trania Postępu, książki, która ma wielu autorów i różne aspekty Trani Postępu poruszam.